Jak możecie zobaczyć, w pobliżu mojego domu akacje zaczynają kwitnąć, więc niedługo będzie czas, żeby zebrać piękne kwiatki. Nie tylko na nalewkę, ale także między innymi na pyszne racuszki, które robimy bardzo łatwo. Wystarczy bowiem kwiatki przebrane, ewentualnie lekko podsuszone, wymieszać z ubitym żółtkiem, białkami ubitymi na pianę, biorąc na każde jajko jedną łyżeczkę mąki. Do tego maleńka szczypta soli i cukier do smaku. Ewentualnie możemy posypać cukrem już upieczone albo usmażone placuszki. Bardzo są smaczne, bardzo aromatyczne. I dzisiaj mam kilka słów związanych także i z nalewką akacjową, o której mówiłam, bo jeśli nagrywa się w taki sposób improwizowany, to często o czymś się zapomina. A mianowicie chciałam Wam powiedzieć, że jeśli nalewka wyda Wam się no po prostu nieco zbyt mdła, możecie nieco poprawić jej smak, a raczej sprawić, że będzie bardziej wyrazisty, dodając do wystudzonego syropu łyżkę soku z cytryny. Powinniśmy dodać do smaku. Ewentualnie, jeśli ktoś chciałby używać takiego likieru głównie jako dodatku do napojów, do deserów, to może zmniejszyć nieco ilość wody. Czyli zamiast 600 ml może wziąć też 500 ml. Wtedy nalewka będzie mocniejsza i łatwiej będzie, jakby to powiedzieć, sprawiać, że kilka kropelek nada napojom i deserom wspaniały smak. Kolejna sprawa to na co zwróciła uwagę Jolanta Petra, a mianowicie powiedziała, że obok jej domu nie ma akacji, ale jest jaśmin. I wtedy sobie pomyślałam, że w niemal identyczny sposób, jak nalewkę z kwiatów akacji, można przygotować nalewkę z kwiatów jaśminu, czyli dokładnie jaśminowca, rośliny o nazwie łacińskiej Philadelphus. Dzień dobry. I jest to bardzo smaczna nalewka. Jest to jedna z nalewek zdrowotnych z tego powodu, że działa silnie przeciwzapalnie, osłania wątrobę i normuje poziom cholesterolu. A więc nie tylko pyszna nalewka, ale i lek. Warto więc ją przygotować. Ale to nie koniec. Ostatnio pomyślałam, że jest tyle pięknych kwiatów. Niestety, cukier kosztuje coraz więcej, nie mówiąc o alkoholu. Dlatego pomyślałam, że może warto wykorzystać to, co daje nam natura, także do przygotowania naturalnej naszej domowej aromaterapii. A mianowicie teraz możemy przygotować wspaniałe potpourri, czyli aromatyzatory do domu. Oczywiście możecie znaleźć także w internecie szereg przepisów, które każą wysuszyć rośliny aromatyczne, a więc kwiaty, przyprawy i zioła, i później wysuszone włożyć do słoiczka. Owszem, nie jest to zły sposób, ale niestety w ten sposób przygotowane potpourri bardzo szybko traci aromat, a to kupne najczęściej jest, powiedzmy sobie, fałszowane w ten sposób, że dodaje się olejki aromatyczne, często sztuczne. Natomiast stary sposób, który możemy określić jako najlepszy do przygotowania takich domowych zapachów, to potpourri przygotowane z dodatkiem soli. Przygotowuje je się bardzo łatwo, choć niezbyt szybko, a mianowicie do dużego słoja wkłada się lekko podsuszone, po prostu chodzi o to, żeby nie były mokre, kwiaty, zioła, ewentualnie przyprawy jak cynamon i przesypuje się solą. Codziennie należy taki słoiczek potrząsać, a mniej więcej po 2 tygodniach zamykamy szczelnie, nie otwieramy więcej i pozostawiamy na 2 tygodnie. W ten sposób uzyskamy tak zwaną bazę. Podstawową bazę przygotowuje się z silnie pachnących roślin, najczęściej z róży, ale można też przygotować właśnie z jaśminu, z akacji czy z lawendy.
albo rozmarynu. Możemy łączyć aromaty i zapachy tak, jak nam się podobają. W ten sposób przygotowujemy